Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Alianta. Słuchajcie, tutaj się troszeczkę pozmieniało, bo tak naprawdę brakuje nam 2300 expa do następnego levela, więc no już jesteśmy prawie na tym opcji, że możemy rozstawiać drużyny, już prawie. Natomiast jeżeli chodzi o takie zmiany, no zmiany ekwipunkowe, no to powiem wam szczerze, że tak. Granacika wrzuciłem sobie tutaj normalnego ręcznego MK2, który czasami się przydaje, oraz przeciwpancerny ST Grenade numero 74, który mi bardzo polecaliście. No i także go tutaj wrzuciłem, bazukę wywaliłem sobie stąd w cholerę, bo tak naprawdę 13,5 tysiąca potrzebuję, żeby naprawić ją, więc mam to w dupie, mam to gdzieś po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o pewne zmiany, to już nie mamy pilota myśliwca. Nie mamy pilota myśliwca, bo stwierdziłem, że jest to bez sensu. Po co mi ten pilot myśliwca, skoro ja nim tak naprawdę nie gram? Natomiast zrobiłem błąd, że brałem na Irwinie Jacksonie zwiadowca. Zwiadowcę, a tutaj, bo mogłem tutaj zrobić zwiadowcę i wtedy do tego karabinku M1903 dokupić po prostu celownik, który odblokujemy za jakiś tam czas, bo naprawdę to mamy zero, jeżeli chodzi o tą broń, dosłowne zero. I wtedy byśmy sobie odblokowali ten pierwszy celownik, później drugi celownik, trzeci celownik i wtedy później już czwarty celownik, który jest dużo lepszy, ten German T-Post, wiadomo o co chodzi. No, także to by było tyle i wtedy byśmy normalnie mogli tutaj ogarniać. No i tak też myślę, że zrobimy, ale nie mam na razie hajsu, żeby to zrobić. To jest w swoim czasie. Natomiast Irvinga Jacksona byśmy przerobili na czołgistę. Ewentualnie odwrotnie. Bo, no kurde, tak czy siak wiąże się to z wydawaniem hajsu na kolejnego Grisgana. I jakby nie było Grisgana, tutaj mam, więc może by to tak zrobić. Muszę to przemyśleć, słuchajcie, muszę się zastanowić, co z tym fantem zrobić. Ale my nie o tym, my teraz ruszamy w bitwę, musimy nabić 2300 expa, żeby wbić level. Także challenge accepted, ile jazda. Okej, okay, no i zaczynamy, słuchajcie, oczywiście od razu usunięto mnie z drużyny ze względu na to, że mogą, bo oni grają jakimś tam swoim składem. FFL, więc niech sobie grają, mam to generalnie gdzieś. Szkoda tylko, że ja teraz nie mogę stworzyć swojego składu sam dla siebie, bo jakby nie było, nie dostaję tego expa, który mi się należy. Na szczęście jest to tylko szturm, nie jest to wojna, więc to jest jakby nie było plus, bo na wojnie to byśmy troszeczkę jednak tracili, a tak na szturmie to nie tracimy tego aż tyle. Dobra, wjadę do budynku, to ma sens. Dobra, E2 będziemy mieć, no i zaraz trzeba ruszać na E3, na spokojnie, nie ma co się śpieszyć oczywiście. Dobra, cofamy. Wsiadasz? Nie wsiadasz ze mną? No to nie, no to się ciąg. Zdobywcy 41 plus 45. Przecież to nie jest wojna, tylko szturm z tego co ja widzę. To jest dziwne, w takim razie, chyba że... Nie, to musi być, słuchajcie, wojna, to musi być wojna, tu nie ma nawet innej opcji. Bum. Dobra, jeden wysiadł, drugi nie wysiadł niestety. I to jest minus. Ale na spokojnie w siódemkę teraz przejmujemy. Dobra, tutaj jest czysto. Ajajaj, Sturmgewehr. No, John Ryan, ty chamie, nie rób tak więcej. No ale dobrze, my na spokojnie, może teraz się zrespmy gdzieś bliżej, bo po co mamy się aż tak daleko respić. Weźmy sobie motocykl i na spokojnie czmychnijmy sobie na drugą stronę wałku. Bo mogę tak normalnie zrobić, tutaj nie muszę się niczym stresować. Więc na drugą stronę sobie czmychniemy. Nie ma to tamto. Hopsa lala. Oj, oczywiście nie przejechałem, jakby mogło być inaczej. Jest tu jak przejechać? Czekajcie, bo my nie z tej strony chyba jesteśmy. No nie, no strona E, to normalnie można by było tędy chyba przejechać, nie? Tak, no to dobrze, to my nie od tej strony jesteśmy, myślałem, że my od tamtej strony jesteśmy, okej. Okay. To w takim razie git gitara i malina, bym powiedział wręcz. No super, że nie mogę motorem rozwalić siatki, głupiej siatki. No, dostał, ale nie headshot niestety. A, trafiłem w łeb.
Jest plus. No, zabiłem go, zabiłem, okej. Dobra, na spokojnie teraz. No, kurde, trafił mnie! Skurza, no! Co za cham? No dobrze, ale trudno. Mamy o jeden, więc jakby nie było, to jest dość duży plus. Mogę się tu rozstawić albo pieszo, albo z tym, albo z jeepem, więc rozstawię się na spokojnie z jeepem. To nie będzie głupie, z ćwierćtonową ciężarową. I myślę, że ruszymy się pronto. To na pewno, żeby rozwalić to cholerstwo tutaj. No widzę, że pomocniczo już mi się włączyło, sorry ciwaka. Akurat mi wskoczyłeś przed ten, przed maskę. Co było, powiedzmy, trochę słabe, no. Dobra, granat poszedł. No, kurde! Nie zdążyłem granata wyrzucić, znowu ten John Ryan, no. Co za dziad z niego. A PC-ków żadnych nie mamy, nie? Mamy! Ale nie, to nie my mamy, to nie my. To nie my mamy, to mają snajperzy. To mają snajperzy, a to jest bardzo duża różnica. Naprawdę bardzo duża różnica, więc tego nie można porównywać. Ale już czuję ostrzał nad głową, więc to trzeba, na to trzeba uważać. A to nie jest moje, ja myślę, że to jest moje jeszcze. No kurde, że to nie jest rozwalone, to ja nie wiem. Dobra, 11 na 6 na tym punkcie jest, no 17 typa generalnie. No, klocfisz mnie zabił, no. Zobaczymy, co dalej. No dobra, możemy się tutaj na spokojnie już respić na górze, więc ja sobie wezmę może ten motocykl, będzie lepiej. To jest to, że ten mostek nas tutaj łączy między O1 a O2, więc tutaj będzie największa tak naprawdę burda. Tutaj i na tym moście będzie największa burda. Zobaczymy, co z tego się uda zrobić. No i to, że Amerykanie, że Niemcy mogą się respić tutaj, w tym miejscu, tu o zaraz. Tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że to jest resp od A4. Ale to raczej jest resp od A2, znaczy od O2, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc oni tak czy siak tutaj gdzieś będą cały czas obecni. Zobaczymy, czy uda mi się przeskoczyć, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że bez problemu. Dobrze. Dobra, i teraz spokojnie by trzeba było gdzieś... Dobra, zapałem tego PC-ka, zapałem. Aha, oni na O1 wzięli, no super. To nie jest zbyt przyjemnie teraz. Biorąc pod uwagę fakt, że jest jak jest. Wchodzisz do nieprzy... Tak, wiem, że wchodzę, no. I co w związku z tym mi zrobicie? Co w związku z tym, że sobie wchodzę? No wchodzę, to wchodzę. No nie, no Timify, ty kutasie, no. Jak mogłeś? Jak mogłeś mnie trafić w plecy, no? To było słabe. Mega słabe wręcz bym powiedział. No ale no dobrze, no dobrze, no teraz trzeba coś innego wymyślić, no bo jakby nie było, ten mój plan nie podziałał niestety. Który próbowaliśmy przed chwilą realizować. Aczkolwiek jest inny plan, jest inny plan. Przejechanie po tym moście obok. Po tym moście, właśnie, po tym moście. I wjazd tam od drugiej strony tego O1. To jest genialny plan, bym powiedział, ale pytanie, czy mi się uda go zrealizować, bo to jest już inna sprawa, całkiem inna kwestia. Dobra, i teraz tak, gdzie jest ta wyrwa tutaj w murze? Tutaj gdzieś, dobrze. Hops! Ja się czuję jak ten, z tego filmu Wielka Ucieczka, The Great Escape. Fuck. Ja wiem, że oni wiedzą, że ja wiem, że oni wiedzą. Także będzie ciężko, bo już wiedzą, że tu jestem. Jest tu wejście na górę? Jest. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze tutaj wyżej, bo to jest ten sam budynek, co na tamtej innej mapie. Więc jest jak jest. Dobrze, ten zginął nasz. Co nie jest zbyt dobre,
że tak powiem brzydko. Ale on tak naprawdę myślę, że nie wie ilu nas tu było, no i zajebiście, że spadłem. Że lepiej być nie może. Dobrze, Timothy zginął. Mam nadzieję, że ma kurza z lunetą. Ma kurza, ale bez lunety. No, zajebiście. To na co mi ten kurz? Z tym celownikiem to ja tam raczej za bardzo nie poszaleję. Który on tutaj ma? Chociaż nastaw niby można zmienić, czy nie? No, można niby nastaw zmienić, więc... To jest niby plus, ale ja tu będę za długo celował. No patrzę mu. Przy głowie strzelam, ja nie jestem w stanie go trafić. Dobra, dostał tam z Kaju. Zginął. I teraz pozostaje pytanie, czy my damy radę, czy nie damy radę tego o jeden przejąć, bo jak nie damy radę, no to jest kiepsko. Ja, kurwa, widział mnie, no, i strzelił mi w łeb. No dobra, nie w łeb, ale zabił mnie. Ja pierdolę. A tyle się namęczyłem, no. Jest opcja zrespić APC-ka? Jest, więc może zrespmy APC-ka, zobaczymy. Oj, no na razie to wygląda naprawdę totalnie słabo, niestety. No oni mają 266 żyć, więc jeżeli oni nie dostaną wsparcia, to oni i tak to przegrają, prędzej czy później, ale... Kurde, jeżeli dostaną wsparcie, no to będziemy mieć lipę, niestety. I to wielką lipę, wręcz bym powiedział. Totalną lipę. No i generalnie oni tylko APC-ki mają, oni nie mają nic innego. No ale no sam fakt, że mają APC-ki, to już jest niezbyt dobrze. My nie mieliśmy APC-ków przed chwilą, więc jakby oni mieli większe szanse troszeczkę. Teraz już te szanse się wyrównały, więc no można coś poszaleć. A dobra, spokojnie. Dupę mi zarzuciło. No chodź, chodź. Jak chcesz, to możesz nawet w działko wsiąść, no właśnie. Także na spokojnie, my sobie tutaj podjedziemy. Nie ma żadnych stresów, ani nic w tym rodzaju. Także spokojniuśko. Oh fuck. Dobra, schowajmy się tutaj może. Że niech moi się tu respią, nie ma problemu żadnego. APC inside the one, no właśnie no. No my mamy APC-ka i oni mają APC-ka. Tak, wiem, mamy defendować swoje APC. Na razie to ja się chowam, kurde, niestety. Fuck! A, myślałem, że... Jezu, są trzech... APC za moboxem. No trudno, no. Co już zrobić, no. Znowu nie zmieniłem, kurwa. Zapomniałem o tym. O la Boga. Nie ma znaczenia, z czym jest APC. Ważne, że jest. Cieszcie się, kurwa. A nie ma rudzicie jeszcze. O luż Boguś. O Jezus Maria, ja pierdolę, co tu się dzieje? Czemu ja przez te tory nie mogę normalnie przejechać? Generalnie wkurwia mnie to, że jak jedziemy motorem, niezależnie od tego, na jakiej powierzchni byśmy nie byli, to niestety on się tak kurwa ślizga, że to jest horror po prostu. Makabreska istna. No i trafi mnie zaraz w łeb i do widzenia, GG. Tak, wiem, że mam wrócić na pole walki. Nie musicie mi o tym mówić drugi raz. Jeb, jeb. Zniszczony pojazd, super. I to starczy. Aha, bo oni się respili, ja tego nie widziałem. Ja go nie widziałem.
Jakbym cię widział, to gościu bym ci, że tak powiem, no pomógł troszeczkę. W tym zabijaniu ich, a tak to dupa. No i... Kurwa, Timifi! Ten człowiek jest niemożliwy. Że on bez celownika, kurwa, zabija z takiej odległości. Naprawdę, on jest niemożliwy. Ja jestem w szoku. Ale dobrze, mają 235 żyć jeszcze, no kurczę, to jest tylko 235 żyć. Ale to póki co to my cały czas giniemy, niestety. W tym też ja. Aniżeli oni. Więc to jest jakby nie było duży minus tego, tej całej sytuacji tutaj. I nie bardzo wiem, jak ja mam tu się skampić, żeby to było dobre miejsce do tego, do zabijania ich. Bo problem jest w tym, że oni tutaj mają swojego respa, nie? No, hops, hops. Chciałbym się schować u nich w domku. Wejść na górę. Najlepiej z drugiej strony, nie z tej. Aha, tylko że tu nie ma przejścia. No, jaki niefart! Bier Prince, że on wiedział akurat, że ja tam będę gdzieś, no. Znaczy, ja stawiam, że on po prostu szukał miejsca dla siebie. A no wyszło niestety jak wyszło. Nasze APC-ki gdzieś tam są czy nie? No bo jak nie ma, no to ja wezmę APC-ka i pojadę tam, no. Mimo że mam ammo boxa i się spuszczają nad tym. Niestety. Znaczy no dobra, no mam ammo boxa, no bo mam, no. Niestety dawno temu kupiłem tego M3A1 i zanim jeszcze, kurde, usunęli te apteczki tak naprawdę. Więc jakby nie było, no to też ma jakiś tam wydźwięk polityczny i nie tylko. Mam nadzieję, że tu żadnego niemczura nie ma. Jest tu jakaś broń? Nie wiem, bo nie widzę tak naprawdę. Jest Sturmgewehr tutaj. Dobrze, po drabince na górę. Dobrze, zginął. Zneutralizowaliśmy przy okazji ich apisik. Nie oznaczyłem niestety, bo się nie dało. Trzeba uważać. Pewnym jest, że trzeba bardzo uważać tutaj. Dzisiejszego dnia. No i Zajko! Kurwa, że go nie... Aha, bo on tam w krzakach był. No nie, no słabo, naprawdę totalnie słabo. No dobrze, mogę się zrespić tutaj, bo jest apisik. I trzymajmy się może tego. Janis, leave the battle. Który to jest ten Janis? Aha. O, 0-4. Jest generalnie fajnie. Dobrze, spokojnie, wysiadamy, tak, pyk. Przejmujemy 8-3, więc 8-4. No ich oczywiście będzie napływać, no bo to jest normalne, że oni będą tutaj napływać, że tak powiem. To jest wręcz bym powiedział, że bardzo normalne, że ich tu będzie coraz więcej teraz. Mogę do ciebie wsiąść? Powiedz mi, że proszę, że mogę. Czafik, kurwa! Gdybym mógł tym Czafim, to by było naprawdę dobrze, no. Dobrze, lawuj, zginął. Myślałem, że ktoś tam jest, ale no niestety. Dobra, Weiss zginął. Jeszcze ich tu w chuj jest. No nie, no za dużo ich tam jest. Totalnie jest ich za dużo, no. Jak ja mogę to ogarnąć? Gdzie on tym apisikiem tam jedzie? Nie wiem, co on kombinuje. Jeżeli on chce wjechać do garażu, to to jest chyba najgłupsze, co może kurwa zrobić w tym momencie. Bo oni nas po prostu będą gnębić tam z tego garażu. I taka jest prawda. Ale oni mają apisika tutaj. Ja mogę go zniszczyć. No dobra, już jest zniszczony. Okej, to nie ma problemu w takim razie.
No i właśnie o tym kurwa mówiłem. Aha, ja mogę tylko na kanale pisać. Na kanale drużyny, mimo że drużyny nie mam. No to troszeczkę słabo akurat, no ale no trudno. Dobra, wezmę APC-ka i pojadę tam, no bo to inaczej no nie ma sensu. Inaczej to niestety nie ma sensu, no bo kto kurwa mądry, kto mądry APC-kiem wjeżdża do garażu, w którym się roi aż od przeciwników, no. Przecież to trzeba mieć coś w głowie jeszcze, żeby to zrobić, no. Ludzie, come on. Trzeba naprawdę mieć pomysł, no. Ja rozumiem, że wiecie, że no jest jak jest, no. No ale bez przesady. Strzelaj tu! Dobra, wysiadamy za pisika i jazda. I tak widzę, że oni tam mają APC-ka. Mobilne rozmieszczenie nam wpadło, bardzo dobrze. No, aj, trafiłem go, no. I on mnie też zabił, no. Jednocześnie w sumie żeśmy się zabili, no trudno w takim razie. Ale dobrze, APC-ka mamy. Nasi będą się na naszym APC-ku respić, więc to jest pewien plus zaistniałej sytuacji. No, aczkolwiek zobaczymy, jak to się skończy, no. Póki co nie wygląda to zbyt ciekawie. Znaczy generalnie 173 życia im zostało, 170, więc tutaj jakby nie było jest pewien plus. I jakby nie było jest szansa. Jest szansa to naprawdę ogarnąć. Aczkolwiek no to wszystko w zależności od tego, jak my tutaj będziemy, że tak powiem, to ogarniać wszystko. Dobrze by było, jakbym znalazł jakąś snajperkę, a widzę tylko Thompsona. I to jest ogromny minus tej całej sytuacji. Teraz przyglądajcie się, gdzie APC będzie, no. APC na pewno będzie, to trzeba powiedzieć wprost. Gdzie, to my się zaraz dowiemy pewnie. Powiedziałbym, że dowiemy się nawet dość szybko. Dobra, spokojnie, do środka, dobrze, dobrze, Gryfciu, dobrze, spokojnie teraz. Kurwa, Kevlar! Nie, no nie. No nie. Nie. Nie mam pytań. Kevlar ma Franka Wintera chyba. Tak, Frank Winter. Ja też mam Franka Wintera, nie? Tak. No ale no... To było naprawdę głupie to, co oni zrobili, niestety. Czy ja bym wziął APC-ka, a mogę zrespić tutaj APC-ka, to czemu ja gdzieś tam to się ten... Aha, już nie mogę zrespić APC-ka, no niestety. No dobrze, w takim razie ja respię APC-ka. Po prostu respię, chociaż... Poczekajcie, może da się zrespić tutaj. Da się stąd jakoś w miarę jeszcze możliwości wysiąść i coś tutaj jeszcze w miarę możliwości zrobić. Wiem, że z tym to jest różnie. I że generalnie jest jak jest, Ron Crazy jeszcze w boku siedzi tam. No ale Zajko zginął, chociaż jeden. Jeden za jeden to jeszcze nie ma problemu. APC na side A. Blisko Rivera, no to dobrze, no to da się to chyba ogarnąć. Dobrze by było, jakbyśmy mieli to o jeden. Ja bym zrespił APC-ka, pojechałbym na o dwa. Gdzie on tym APC-kiem jedzie znowu? Gdzie on jedzie? Co do garażu wjedziesz znowu, głupku? Ja jestem w szoku, jaki debil tym jeździ. A to generał Sticky, no tak, no to jasne, wszystko jasne. On do mnie się czepiał, że ja mam apteczkę, nie? Robi tutaj jakieś czarne interesy, kurwa mać. Co ty, gościu, robisz? No zaraz zginę przez ciebie. No dzięki. Ktoś wyleciał od mojej miny? Nie. On wpadł po prostu pod tego.
No John Ryan, znowu! Po raz setny John Ryan. Na PC-ka potrzebujemy na O1, no. To trzeba powiedzieć wprost. Mamy tego generała Stickiego, ale szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy ja chcę, no. Ja nie wiem, czy ja naprawdę chcę tego generała Stickiego tam mieć, bo... Wygląda to niestety słabo. Nie mam jak nawet napisać, że Apisik jest w tym, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. Bo tego nie widać, niestety. Ale myślę, że ten Apisik zaraz wyleci, bo tam czołgi do niego nawalają. Więc jakby nie było, to jest plun. Plus, plun, to jest plun. Jakby nie było, to jest plun. Dobrze, Apisik wyleciał, więc jakby nie było, powinniśmy raczej dać sobie radę tutaj, że... To powinniśmy raczej przejąć, chociaż tak naprawdę... One God knows, czy to wyjdzie, czy nie. No ale zobaczymy zaraz. A to jest za ciężkie, żeby tak zrobić. Tego się w sumie nie spodziewałem, no ale no dobrze. Trudno w takim razie. Nasi to o jeden biorą z powrotem, więc jest plus. Natomiast ja bym się chciał odwrócić. Pojechać na O2. I tu poszarżować troszeczkę na tym O2, bo jakby nie było, mamy szansę. O ile, kurwa, coś tu się więcej nie wydarzy, to mamy szansę. Wysiadłeś, jak mi przykro. Wiem, że oni tu mają respa, więc tu jakby nie możemy stać, ale... Mogę sobie podjechać tutaj. Kurde, zabij go! Dobrze, Tiffy zginął. No nie, kurwa! Czemu ty nie patrzysz, gdzie ja jadę? Naprawdę przykro mi. Sorry, bro. Ej, to i tak nic nie da, że ja mu napiszę, że sorry. Bo to i tak jest pozamiatane tam, no. I Apisik wyleciał w powietrze. Niestety zjebałem, no. No przepraszam cię, jechałem tyłem, kurwa. Jakby nie fakt, że jechałem tyłem, to może by to by wyglądało troszeczkę inaczej, a tak to niestety wyszło jak wyszło. Simon, jakbyś ty ustalił, nie, że każdy może być tym, to byśmy tutaj troszeczkę narobili za dymy, że tak powiem. A że ty nie chcesz, no to niestety jest lipa. Dobrze, zjedź pro... Dobrze. Kurwa, zajebał mi maszynę pistoletem 40. Nie widzę. A, on tutaj. Dobra, ja się chowam. Pierdolę to. Dobrze. Zginął, zginął. Johnsona weźmiemy sobie, weźmiemy i na spokojnie teraz. Tu nikogo, nikogo, okej. I spokojnie, spokojnie, Gryfciu. Fuck! Kurwa, akurat tam musieli wyskoczyć! Cały murek mieli. Musieli akurat w tym miejscu, w którym ja ten wycelowywałem, no. O, la boga. Nie mamy już więcej apisików, nie? To jest minus. Ale oni mają 110 żyć tylko, więc jakby nie było, to też jest plus, no. Wystarczy ich, że tak powiem, trzymać tutaj i gnębić, 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 i wygramy. Tylko musimy trzymać to O2, bo jak nie będziemy, znaczy to O1, bo jak nie będziemy trzymać O1, no to jest pozamiatane tak naprawdę. To oni to wygrają. Bo zaraz wyjdzie tak, że ten kto pierwszy, kurczę, ten. Ten kto pierwszy będzie miał, że tak powiem, jeden z tych, no to już będzie pozamiatane.
Dobrze, Senix zginął. Kolejny frag, jakby nie było, 106 jeszcze im zostało i 11 APC-ków. No tu nikogo w czołgu nie ma? Jak to nikogo w czołgu nie ma? O co chodzi? O co się tu rozchodzi? A, bo Simon tu jest. No nie, no to nie jest Simon. Chwileczkę, to nie jest jego. Bo jakby to było jego... O, mogę unlockować, dobrze. To sobie zunlockujemy w takim razie. Znaczy, generalnie niszczyciel czołgów nie jest mi tu do niczego potrzebny, bo oni czołgów nie mają. Aha, dzięki, że mi zajebałeś, nie? Ja myślałem, że to nasz jest, że to któryś z naszych ma. Znaczy, że no, nie w takim sensie, że to ten właściciel czołgu przychodzi. To przyszedł jakiś kura randomowy gość i mi to zapierdolił. Troszeczkę słabo. Mam nadzieję, że to ma gdzieś drugie działko, bo jeżeli nie, no to już w ogóle się zirytuje strasznie. I teraz. Nie, to nie ma drugiego działka, to nie ma drugiego działka, zajebiście. To nie ma drugiego działka. Więc jest naprawdę cudownie, tak tym M10 sobie chwilę pograł. Gdyby nie fakt, że chciałem być uczciwy i chciałem go oddać właścicielowi, ale nie sądziłem, że to nie będzie właściciel, tylko jakiś inny kurwa cieć. No zirytowałem się strasznie, no to możecie poczuć w moim głosie, wręcz bym powiedział. Natomiast no trudno, no co zrobić, no nic nie zrobić. Osiągnij wszystkie cele jeden z dwóch, no właśnie. No właśnie. Mają gdzieś APC-ka, no gdzieś mają to na pewno, ale gdzie? Ile im zostało? 96. 96 to już w sumie nie tak dużo. Ja sobie wyskoczę, nie będę z nim tam biegał, bo to nie ma szans. Gdzieś koło wody oni tam piszą, że jest APC-k. Kurwa jebany Timify! Ja w niego nie wierzę. Naprawdę, ja już kurwa w niego nie wierzę, bo to jest niemożliwe. Gościu mnie z każdej kurwa możliwej pozycji zabija. Z każdej! Gdzie by mnie kurwa nie było, on mnie i tak zabije. Zirytowany jestem tą całą sytuacją zaistniałą. Dlatego też, że respię się w jeepie i jadę na O2. Pierdolę to. Pierdolę to wszystko, trzeba tutaj zrobić, że tak powiem... zabawy, żeby zrobić zabawę, zrobić zadymę, po prostu poskładać ich w pizdu, bo prawda jest taka, że jeszcze 90 żyć i tak czy siak wygramy. Znaczy, no o ile nam oni nie przejmą oczywiście tego O1 tutaj, bo jeżeli oni nam przejmą... Lol. Serio? Za słabo się rozpędziłem, żeby przeskoczyć. Serio? O kurwa milimetry. O pieprzone milimetry. Zajebiście, Gryfciu! Ty to masz kurwa pomysły. Chciałem jechać zygzakiem, żeby... A pierdolę, co ja dzisiaj robię. A, żeby oni mnie nie zabili, jeżeli chodzi o snajperkę, ale no niestety dałem się zabić, jeżeli chodzi o zabicie się po prostu. Więc wyszło to niestety troszeczkę niefortunnie, no ale no cóż tam. Cóż zrobić, no nic nie zrobić. Zobaczymy, czołgi jadą już, widzę, że naokoło. Powoli przystępujemy do ataku. 85 żydzi mi jeszcze zostało, nam 858. Więc jakby nie było, to jest nasz plus, że nam tyle zostało. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no to no zdecydowanie dużo mamy. Spadochroniarzy mamy 13, więc oni mogliby tutaj podziałać. Naprawdę mogliby, gdyby byli w ogóle. No ale że ich nie ma, no to niestety, no jest jak jest. No ale zobaczymy, co dalej tutaj, co dalej. 84. No jest szansa to zrobić, jest naprawdę duża szansa to zrobić, tym bardziej, że już teraz nie obowiązuje nas limit czasowy. Tylko musimy trzymać. Ale z tym utrzymywaniem to też jest problem. Znaczy generalnie to też jest bardzo problematyczne. Bo gdyby nie było, to by było bardzo dobrze. No ale niestety jest to problematyczne, no ale okej. My sobie... My sobie na spokojnie przejedziemy tędy. Już ogarnąłem tego jumpa tam, więc wiem mniej więcej, jak mamy postępować w tej sytuacji.
Tak, wiem, wchodzę do nieprzyjacielskiej strefy rozmieszczania, oczywiście, wiem o tym, ja jestem tego świadom, jak najbardziej. Dlatego też na spokojnie jedziemy tutaj na O2. Aj, kurwy syn! Że mnie zabił tak łatwo, no. Że on mnie tak łatwo zabił. Ale jeżeli chodzi o skoczność motocyklem, no to wiem jak jeździć. To wiem jak jeździć, jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no to z tym motocyklem jest kicha niestety. APC in O1. No bardzo chętnie się tym APC-kiem zajmę, tylko najpierw muszę wiedzieć gdzie on jest. I ile im żyć zostało? 75. No ja mam 14 na 21, więc jeżeli chodzi o statystyki, to niestety jest kiepsko. O ile by nie powiedzieć, że bardzo kiepsko. Dobra, zrobiłem małe salto. Dobra, wiem, że mamy Just Def, ale... Trzeba tutaj dorwać ich APC-ka najpierw. Bo oni na pewno mają tu APC-ka, jest ich za dużo tutaj, żeby oni nie mieli APC-ka gdzieś w pobliżu, niestety. Dobrze, na spokojnie. Nasi próbują tam o dwa. I niech w sumie próbują. Bo jak jest szansa, to trzeba próbować. Tak się zastanawiam, gdzie oni mogą mieć tego APC-ka. No tutaj. Tutaj mogą mieć, ale nie mają. Tak szczerze powiedziawszy, ciężko będzie wytropić. To wszystko. Ale nasi biorą o dwa w ogóle, wow. Jestem w szoku, naprawdę w wielkim szoku jestem. Sześćdziesięciu pięciu zostało, no i bardzo dobrze, wystarczyłoby to wydefować. Ale widzę, że nasi w ogóle się połasili troszeczkę i jakby poszli na to o dwa. Przy czym niestety nie dało to zbyt dobrych rezultatów w tym przypadku. Tu się da wyjść i bardzo chętnie to zrobię. Siup po drabince, siup. Tu nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma, więc oni muszą gdzieś tu być po drodze. Kevlar znowu kogoś zabił. Z naszych. Znowu zresztą. Ewentualnie, kurde, tam kogoś uszkodził. Ale generalnie chodzi o to, że znowu to zrobił. Gdzie on jest? Ty, tu ten gościu był tu gdzieś przed chwilą. Chyba, że on do wody zeskoczył. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie, no bo nie wiem, gdzie on może być. APC. Koło jedynki gdzieś tam jest. Dobre, Tesla Spark zginął. I na spokojnie na O2. I widzę, że spadochroniarze tutaj zaczynają zabierać, że tak powiem, głos w sprawie. I bardzo dobrze, bo najwyższa pora na to. Aj, Ron Crazy. Kurde, no nie sądziłem, że on tutaj będzie, no. To było akurat takie, no, troszeczkę chamskie z jego strony, że on wyskoczył. Ja wiedziałem, że tam mają APC-ka, dlatego tam biegłem. Więc chciałem ich tam wykończyć. 56 żyć im zostało jeszcze. 56. To nie jest w sumie dużo, naprawdę nie jest dużo. Ja przepraszam was na sekundkę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, także ruszmy się, może ruszmy się na to o dwa, tak myślę przynajmniej. Zobaczmy co tu się da ugrać. Co tu się da ugrać, no na pewno niedużo im zostało, no 82 to nie jest dużo. Z tym, że jak oni się porespią, to będzie 75 może, więc jeszcze troszeczkę jest tutaj. Fuck.
Nie przejechałem go. Ej, no kurwa Senix! No pechowo, no pechowo, naprawdę pechowo, no ale no trudno, no trudno. Naprawdę trudno. Aj, zobaczymy co dalej tak naprawdę. Zrespijmy się, no i próbujemy dalej, no bo tak naprawdę tu wszystko chodzi o próby. 73 życia mają, a mieli 56, więc ktoś im musiał dorzucić parę. No tylko, że te 73 życia niestety tutaj już dla nich nic nie znaczą. Znaczy, stety dla nich nic nie znaczą w sumie. Bo to, że oni dostaną 20 żyć więcej czy nie, to nic nie zmienia. Jeżeli oni by dostali 200 żyć czy 300 żyć, to owszem, to wtedy można tutaj się zabawić, ale no nie z taką ilością. Naprawdę nie z taką ilością żyć. Bo 69, no nie, no to już jest malutko. 69 żyć to tak jak nasz 69 odcinek w tym momencie. Także możecie już wiedzieć, który jest. Masakra po prostu. 69 odcinków. No ale dobrze, my na spokojnie. Wow. Tam się nasz kolega skradał. Na spokojnie. Hops. Kurwa. No i... Dobra, ale John Ryan też zginął. Okej, no to chociaż jeden za jednego wyszło. Bo jakbym zginął, a nikogo bym nie zabił, to bym się zdenerwował. 16 na 24, no tutaj jest naprawdę słabo. Z tym, że 3 przejęcia mamy, no ale... No ciężko, naprawdę jest ciężko. Oj... A PC się gdzieś zespawnowało. Trzeba na nie uważać. Natomiast no na pewno dobrze by było przejechać gdzieś tam za mostem. I ich dorwać może. Tylko jak to kurde zrobić tak, żeby oni mnie nie zauważyli za bardzo? To jest moje pytanie. Bo mi nie zależy na tym, czy tam wiecie, czy ja... Od której strony ja pojadę. Mi nie zależy na tym, żeby oni mnie nie zauważyli przy tym. Czy maksymalnie nie zauważyli po prostu. Bo tam, że jednemu minę i go zabiję na przykład, no to ciul z nim, nie? Ale że... O, tutaj liczba tych, kurcze... Min jest po prostu maksymalna. Wręcz bym powiedział. No ale dobrze, my sobie polecimy tak. Troszeczkę w górę. Żeby zmylić przeciwnika. Dobrze, i teraz spokojnie tam górami. Jak pojedziemy górami, to możemy na spokojnie też pojechać w stronę O2. Bo tutaj z góry raczej nikt nas się nie będzie spodziewał. Tak myślę przynajmniej. Dobra, zobaczmy. Na razie nikogo nie widać. Ani widu, ani słychu. Przydałoby się gdzieś wejść i strzelać. Gdzieś się skitrać. Aha! Ale się dałem wrobić teraz. No, lekko słabo. Dobrze, Tesla Spark zginął. Nie biorą nam. My też im nie bierzemy. 90 mają. Czyli znowu ktoś im dołożył. No, kurczę. Mogę tu wskoczyć, czy nie mogę? No patrz, nie mogę wskoczyć. Czy mogę? Dziękuję. Nie chciałem też jakoś niesamowicie widocznie, że ja wiem, gdzie oni są. No ale wiem, no bądźmy szczerzy, wiem. Kurde, no chciałem rozwalić tą pieprzoną minę. Ale dobrze, spokojnie. Mam nadzieję, że uda nam się, kurczę, ich pozbawić żyć. No bo jakby nie było, zostało im 5 apisików, 85... 85 piechoty, no. 4 apisiki i 83 piechoty. Kurde, no znowu mam lagi jakieś. Bum. Dobrze. Dobrze, następny zginął. Ach.
Mam nadzieję, że masz jakąś snajperę. Jezus, Gewir. Dobra, ale dobrze z lunetą chociaż. Dobra, tam na dole jest gdzieś mój jeep. Znaczy, Jezus, jaki jeep? Mój motorek. Trzeba byłoby go wziąć. 81, 81, no nie za dużo. No, PC tam jest, tylko że ja im nie mogę, kurde. Nie mogę im niestety napisać, bo nie mam, że tak powiem, możliwości takiej. Aczkolwiek... On gdzieś tam jest tym apisikiem. Dobra, to ja sobie tutaj wyskoczę. Spróbujemy go jakoś załatwić. Jeszcze jeden apisik jedzie. Dobrze, jechał. Poprawka w takim razie. Dobra, wyleciał w powietrze, wyleciał, okej. Dobra, nic nam nie pozostaje tak naprawdę, jak bronić tego jeden, no cały czas, no 77 żyć, no. Kurczę, niestety to jest to, że oni cały czas dostają te nowe życia, cały czas. Niedużo, no ale jednak, zostały 4 APC-ki, więc... No jest szansa, no jest szansa to ogarnąć, ale... Niestety taka troszeczkę już mniejsza, niżeli wcześniej. Żeby było wiedzieć, gdzie te niemczury są. Kurwa! Beer Prince! No z drugiej strony. Kiniefart. To po prostu brak mi słów. Po prostu brak mi słów. 19 na 26, no. Jeżeli chodzi o staty, no to mogę powiedzieć wprost słabo. Totalnie słabo wręcz bym powiedział. Mogłoby być zdecydowanie lepiej, ale to jest to, że jak ja widzę PC-ka, to ja go oznaczam, później podbiegam, a jego już nie ma, więc no, wygląda to jak wygląda. Ale tu jest jakiś APC-k chyba. Albo coś w tym deseń. Dobrze, wiem, że tam są. Bum, granat. No, śmieciu, gin. Dobra, spokojnie, przeładujmy. No nie, no wejdź, no ja wiem, bo ja do niego strzelałem, on wiedział, że ja tam jestem. Więc to było pewne, że prędzej czy później tam zginę, niestety. No, ale nadrobiłem troszeczkę, bo miałem 8 chyba tam, 8 czy 7 straty fragów, teraz mam 5, no to już jest troszkę lepiej. No ale w dalszym ciągu jest słabo, w dalszym ciągu jest słabo, no z tym, że no oni 64. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co oni będą tutaj w stanie jeszcze nam zaprezentować, że tak powiem. Jeżeli chodzi o swoje APC-ki. Oj, sorry bro, nie widziałem cię. Dobrze, spokojnie. Nie ma na razie tutaj, że tak powiem, strachu. Co ten generał Sticky znów loluje? Killed by my own teammates. No, zdarza się, słuchaj, no, kurwa. Nawet najlepszym się czasami zdarza kogoś zabić. On gdzieś tam jest, ja go widzę. Dobra, zginął. Z tym, że tam gdzieś... Gdzieś tam na górze, nie wiem dokładnie w którym miejscu teraz, jest zapisik. Dobra, zginął. O, zniknął mi gościu. Patrz, nie mogę trafić, no.
Oni tam gdzieś uciekają, czyli oni będą naokoło jechać, słuchajcie. Oni będą nawet na pewno naokoło jechać. We need more people attacking. No, no dobra, no. Generalnie 75 żyć, no znowu dostali wsparcie. 160! 160 żyć. Push please. Push hard. Zdecydowanie push hard. No i koniec. No i koniec tego pushowania. Koniec tego push harda, niestety. Jest lipa, niestety jest lipa, niestety chłopaki nie podołali. No słabo, naprawdę słabo, bo mogliśmy tutaj coś ugrać. Tylko z tym, że no, nasi teraz się mogą tu respić, to jest też jakby nie było duży plus. Dostaliśmy najstraja w prezencie. Łap granata w frajerze. O, nie zabiłem go. Dobra, zginął, zginął. No, jeden granat tylko poszedł. Jeszcze nikogo nie trafiłem nim. Ja pierdziul, to słabo. 344 życia mają. No nie, no to to będzie wieczna gra chyba. To będzie chyba wieczna gra, słuchajcie. O, w dupę. To teraz niestety, ale trzeba się ruszyć, no. Jakbym wiedział, to pewnie Soldier, na 100% Soldier Field, słuchajcie, dodał ich. Ja wam mówię, on wyekspił ich i dodał, to jest 100%, no. No kto inny mógłby być, no. No, tak przewidywalny. No, ała, ała. Dobra, nie udało mi się. Nie udało mi się ani przeskoczyć, ani się zabić, więc jakby nie było, to też jest plus. No ale dobrze, spokojnie w takim razie na to O2 może ruszmy. Widzę, że wszyscy jadą tam naokoło. Jakby nie było, to jest plan, no ale no niestety. Też nie można tak cały czas. Kurde, nie trafiłem w niego w ogóle. No i... Kurwa! Jak to jest, że ja tego Johna Ryana nie trafię nigdy? A jak trafię, to już jak ginę. To jest niemożliwe normalnie. 370 żyć. Kurwa mać. A mieli 70. A tak naprawdę to mieli już tam 30 w jednym momencie. A no niestety wyszło jak wyszło. I te swimwageny tutaj też dużo robią, to trzeba powiedzieć wprost. Bo one jakby nie było tutaj... Robią tak naprawdę największą robotę. Wśród tych wszystkich tutaj. Mamy tego swimwagena ich. Ja sobie go zanlokuję. I się rzucę może spokojnie na to O2 wtedy. Zresztą zobaczymy. Co by tu wymyśleć? No na pewno oni nam nie biorą O1, to jest pewne. No tylko to jest w tym swimwagenie słabe, że no niestety, ale kurczę, nie mamy jako tako osłonki. To tylko tyle, co tam nas ten kawałek osłania. Tutaj już jest lipa. Niestety, kurwa, jeszcze wjechałem w murek, bo go nie zauważyłem. No ale dobrze, no trzeba na O2 jechać, no co innego zrobimy, no przecież nie będziemy tutaj grać na wykończenie, bo oni mają 350 kurwa 5 żyć. To jakie wykończenie w ogóle, o czym mowa? Pytanie, czy ja tu w ogóle mogę wskoczyć, czy nie? Tu jest drabinka chyba, dokładnie. Tu jest drabinka. No, kurwa! Beer Prince znowu, po raz wtóry, kurwa, nas załatwił. Niestety.
Ten Beer Prince i Jun Ryan mnie tylko leją, czyli tych dwóch, którzy tak naprawdę, no i Senix tam troszeczkę, bo ten cheater, co tam był, Timifi, to ja nie wiem. Jeden na jeden, o, jeden help, no średnio to wygląda w tym momencie. Natomiast no na O2, no na O2 to już w ogóle wygląda kiepsko. Z tym, że on na tym O1 tam się tak spuszcza, ale tam naszych jest więcej, bo ja widziałem, że naszych tam troszeczkę biegło teraz. Jep. Dobrze. Einox zginął. No kurwa, nie widziałem go tu. A wejdź z tamtej strony. Jezus Maria. Ajajaj. Ostatniego APC-ka mieli, więc jakby nie było, oni już APC-ków nie mają. My zresztą też nie. Nam by się przydało to wsparcie APC-kowskie. Ich no im nie musi się przydawać. Im jest niepotrzebne, im nie. Ale nam by się przydało. Byśmy mieli APC-ka, byśmy pojechali na O2 i tam byśmy załatwili sprawę, no. Problem jest w tym O2 taki, że to O2 się niestety, ale łatwiej broni. No, kurwa! Przecież trafiłem go dwa razy. A zaliczyło mi tylko raz. To ja nie wiem, jak to jest już. Naprawdę ja już nie ogarniam. Ale dobrze, zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy, bo póki co, no to... szkoda gadać w ogóle. Póki co. Dobrze by było, jakby tu była jeszcze jakaś jedna linia nam dostępna, to byśmy wtedy atakowali ich z dwóch stron, to wtedy by była szansa, że to ma sens. A tak to ani szans, ani sensu. Jedziesz tym stewardem? Możesz na do środka, przepraszam? Nie można. No to nie, no jak nie można, to nie można. Ja się nie będę prosił, kurwa. No i... What? What? Ten Waze, what? W ogóle nie ogarniam. Kap o dwa, no kap o dwa, no. I tylko kap i kap. Ale to nie jest takie proste, jakby im się wydawało, niestety. To niestety nie jest takie proste, bo oni w dalszym ciągu, mimo tego, że no jakby nie robią tutaj za bardzo roboty, no to mają tą przewagę, no. Zresztą oni grają dużo lepiej, tak zauważyłem. Bo ten, u nas ten drugi ma 49, co prawda, ale u nich Jun Ryan, no już jakiś czas temu miał 5 dych. Więc to jakby nie było, też ma znaczenie. Kurwa, no! Jebany Timififi! Nie, ja pierdolę, to ja się respię na O1 i ja będę na O1 kampił, bo ja tam przynajmniej zabijam, kurwa, nie się będę denerwował, że ja nikogo nie zabijam. Bo to jaki to ma sens? Ewentualny stan jest, stanę sobie na tym domku tutaj, tym takim, na rogu i będę tam kampił, kurde, i będę zabijał. Bo, no bo tak, to ja nie widzę sensu, naprawdę nie widzę sensu w tym, żebym ja tutaj cały czas atakował. Ale to naprawdę nie widzę w tym sensu. Bo ile wcześniej to miało trochę sensu, teraz to już nie ma to niestety w ogóle sensu. O, jeszcze ktoś mnie... O, cześć. Zajebiście. Zajebiście. Że oni sobie idą tak kurwa krzaczkami na kucaka. Nie no, słabo to wygląda. Mega niestety słabo. Ktoś się tam na mnie, na moim tym zrespił, nie wiem czy... Tak, zabił go. Najlepsze to, że on go tam zabił. Ciekawostka. Mamy jeszcze drugiego, ale on nam się raczej nie przyda. O la boga. Dobra, nie no, zrespię się może z ćwierćtonową, to będzie lepiej, myślę. Ciężko się będzie ćwierćtonową tam przebić, co prawda, środkiem, ale no. Trudno. Trudno się mówi. Żyje się dalej. Dobrze, no i teraz na spokojnie. O, i oczywiście, ćwierćtonową tutaj nie przejadę, nie? A tym... A motorem przed chwilą tu przejechałem. Jaki jest sens? No i patrz, nie przejadę. No po prostu kurwa nie przejadę, no.
Bokiem dopiero musiałem pojechać, żeby przejechać. O, i tutaj to samo. Szkoda słów. Naprawdę szkoda słów. Tu trzeba uważać, bo tu te miny są wszędzie porozstawiane. Oczywiście tam to już nam zniknęło, jeżeli chodzi o naszego motocykla. Zajebiście, Tellermine. Przechodziłeś, kurwa, tamtędy, gościu. Ale miny nie rozpierdoli. Po co? Po co? Przecież jego nie zabiją. Tylko zabiją tego, kto będzie jechał. Ej, Jezus Maria. Zawsze jak widzę minę, to staram się je rozwalić. Bo jak ktoś z naszych będzie jechał czymkolwiek, to nie ma znaczenia, czy będzie jechał, kurde, jeepem, czy będzie jechał motocyklem, czy będzie jechał apisikiem, czy będzie jechał czołgiem. Zawsze pomagasz w tym sposób swojej drużynie. Bo w tym momencie ktoś nie musi się martwić, czy tu jest zaminowane, czy nie, tylko po prostu jedzie. Kurwa, jedzie. I skracacie tym samym tutaj czas oczekiwania na waszych kolegów w pobliżu. A tak to jak chcecie wygrać, jeżeli nie ma waszych kolegów i nie dajecie im jakby tej pomocy ze swojej strony? No kurwa mać, machine and gewehr. No to stałeś i nie strzelałeś w niego. Ola Boga. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I tak do usranej śmierci. Oni nam cały czas to o jeden próbują. My im próbujemy to o dwa. Ale pytanie, kto tak naprawdę wygra? Kto tak naprawdę ma szansę wygrać? My już mieliśmy to o dwa prawie. Już prawie mieliśmy. Ale niestety z powrotem się cofło. No i do... Kurwa. Ja nie wiem czemu, ale zawsze jak ten UIST projekt tutaj w... do mnie, że tak powiem, wsiądzie, to zawsze mi nie wychodzi. Ale dobrze, spróbujemy w takim razie. Spróbujemy się piznąć na to o dwa. O fuck. No, usta projekta dziabnęli. Mnie na szczęście nie. Ale myślę, że to kwestia czasu pewnie. Maszynę pistoletem 34, no przyda się. Przyda się i się to zdecydowanie przyda. 3 na 3. 4 na 3, no i znowu dupa. To ty, sorry. Jeb, jeb. Dobrze, pojazd zniszczony. Granat! Kurwa, nie zdążyłem uciec. Nie zdążyłem uciec. A to były milisekundy, no dosłownie milisekundy. Dobrze, ale mogę się zrespić tutaj, więc... Mogłem się zrespić tam. Mogłem, ale nie zdążyłem, jak zwykle. Nic nowego. Ale naszych tam jest 6, więc jest szansa, że oni coś ugrają. Nie wiem jak dużo, ale jest szansa, że coś ugrają. Zobaczymy tak naprawdę co. Opóźnienie rozstawiania mi jeszcze wdupiło i to takie dość długie widzę. A czemu? Opóźnienie rozstawiania, przepraszam. A bo co? Zobaczcie jak to opóźnienie rozstawiania tam sobie leci. No lagów to ja nie mam. Hello? O co kaman? Aha, dobra, tutaj mogłem się... A, bo oni stali w miejscu respa wszyscy. I to jest ten minus. O, super. Super, że mi Greyhunta udostępniłeś, tylko Dirty B, jakbyś mógł jechać do góry. Byłoby naprawdę miło. Przemiło by było wręcz. Dobra, wysiadam. Dobra, jest, psa mam. Zabiłem psa. Dobra, gdzie ty jesteś, ty przyjacielu mój, co kierowałeś tym Greyhuntem? Do widzenia, Waze. Ktoś jeszcze? No gdzie on jest? No come on, no resp się, chłopie. No Dirty B, dobrze, jest tam gdzieś. Aha, ale on się zrespił z tym. A ja mu trzymam tego APC-ka cały czas. Dobra, to ja sobie go zanlokuję w takim razie. Znaczy ja i tak tym nic nie zrobię tak naprawdę. Bo taka jest prawda, ja tym nic nie zrobię. Ale zanlokuję sobie go chociaż i pojadę dalej, zawsze to exp jest za to. Jakby nie było. Z tym, że no jestem na jednego strzała niestety.
Do widzenia. Gdzie ten drugi jest? Dups. Wiem, że tu grzybie jesteś. A ty wiesz dobrze, że ja cię i tak dojadę i tak. Schować się chciał w takim miejscu. Lol. To było dziwne, naprawdę to było dziwne. Powiedziałbym, że nawet mega dziwne. No ale dobrze. Na spokojnie w takim razie. Ja bym się stanął tutaj gdzieś na górce i bym strzelał do tych, którzy będą chcieli przejeżdżać przez przez mostek, bo to jest sens w tym wszystkim. Taki dość duży sens bym wręcz powiedział. Aha, no dobrze, oczywiście. Żartowałem, papa! A, granat za mną wybuchł. Dobra, wysiadaj. No nie, no dziany. Ach, dobrze, to troszeczkę zlamiłem. To akurat troszeczkę zlamiłem. Mogłem to zrobić lepiej, no niestety. On był troszeczkę szybszy tym Kubelwagenem, aniżeli ja tym Greyhuntem. To jest też ten minus. Na pewno no nasi będą tutaj próbować. Na pewno nasi będą próbować tutaj za wszelką cenę. Oni mają już 518 żyć, więc jeszcze im dołożyli. Jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, czy my to kiedyś skończymy. Ale na pewno dużo hajsu za to będzie. Ewentualnie dużo stracę, no bo wiadomo, że ja też tutaj granatami rzucam. Sieję wręcz bym powiedział nimi czasami. Natomiast no ostatnio to... Znaczy teraz to troszeczkę nie. Teraz już nie tak bardzo, ale wcześniej troszeczkę bardzo rzucałem. Teraz już nie. Teraz już się tak raczej ograniczyłem do tych takich nominalnych wartości. Do tego tylko co muszę. Do widzenia. Dobra, dziany zginął. Dobra. Dawid Boss też zginął. Kurwa. Dobrze. Aha, no nie, no Dawid Boss mnie zabił. Kurde, a tak walczyłem o ten czołg. Tak tam walczyłem, jak lew. Normalnie jak lew, tak. Ale no niestety, no, no kiepsko. 1000 expa już powoli, znaczy wynik powoli do 1000 dochodzi, bo expa dostaniemy troszeczkę więcej, no bo jakby nie było, jest plus 50. Natomiast no niestety, ale no to będzie naprawdę długa gra. To będzie naprawdę długa gra. Niestety albo stety w sumie. Zależy jakby za to popatrzeć. Ale dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, co teraz nam tutaj los powie. A, będzie strzelał, kutas będzie strzelał. Dobra, nie zastrzelił mnie, to jest plus. Bliżej tej krawędzi, do widzenia. Kurwa, nie zabije mnie, mam nadzieję. O Jezus Maria, minąłem się z drugim motocyklem. Wiem, że oni mają tu resp. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego też rzucam granaty w dół. Ale niestety troszeczkę za nisko. Znaczy za wysoko. Mogłem troszeczkę niżej rzucić. To by może coś z tego wyszło. Bo tak to niestety wygląda jak wygląda. No ale kurczę, woda mi się już dawno skończyła. Życie mi się dawno skończyło normalnie, ale widzę, że tutaj dalej nic, no dalej nic. Albo my odpuścimy, albo oni odpuszczą.
No jedno z dwóch tak naprawdę, nie wiem ile można grać. Ktoś musi odpuścić, bo nie ma szans tej wojny wygrać na pewno ilościowo. Chyba, że oni nas w końcu poskładają ilościowo, bo tak też może być. Bo my ich to raczej nie, biorąc pod uwagę fakt, tym bardziej, że cały czas oni dostają, że tak powiem, wsparcie. No kurwa! Beer Prince z boku! Nie wytrzymam. Nie wytrzymam, no Beer Prince kurwa, wszyscy, jak wszyscy, ale ten Beer Prince, ten John Ryan i ten kurwa Weiss to, i ten David Boss to mnie kurwa niszczą, po prostu mnie niszczą. Tylko oni. Naprawdę, tylko oni. Ugh. Dobra, cały czas robię to samo, to nie ma sensu, trzeba coś innego wymyślić. Tutaj nasz czołg na pewno, to mnie nie interesuje za bardzo. Kubel Wagena, chciałbym rozdupić im. Bo mogę. I nie tylko Kubel Wagena. Po jednym chyba powinno wystarczyć, tak myślę. Dobrze, po jednym wystarczy, więc super. Super miło i przyjemnie. I co teraz dalej? No widzę, że snajperzy to już z nudów kucają na tym, na wolnym polu, żeby strzelać tylko. Onizuka, dobra miejscówka tak w sumie. Ci powiem szczerze. Dobra, fuck that. Troszeczkę mi się odnowi. I wtedy znowu atak. Dobra, nie trafię go stąd nigdy w życiu. Damy na 100 metrów. I próbujemy dalej. Próbujemy dalej to o 2. Ciężko, naprawdę totalnie ciężko, bo tutaj nie ma za bardzo gdzie... Już tak powiem się zrespić, żeby to było dobrze. Kurwa, żebym ja tu mógł wskakiwać tak jakoś normalnie, a nie... Dobra, hops do wody. Nie zabiłem się, więc jest plus. No i tutaj możemy sobie spokojnie wyjść po kładce. I o to w sumie mi chodziło. No widzę, że nie tylko ja tak robię, Armento też tak zrobił. Tylko on ma tam drabinkę, ja mam tu drabinkę, jeszcze jedna na środku jest. No, kurwa, czemu akurat mnie? I czemu na lagu? Kurwa mać, no. Ale się wkurwiłem teraz. Dość, że zabił mnie, to jeszcze na lagu, kurwa. A gościu stał naprzeciwko niego, nie? On musiał strzelać akurat we mnie. No, żeż kurwa mać. Oni jeszcze czołgi dostali, nie? No właśnie, oni jeszcze mają czołgi. To jest też ten minus. No ale trudno. Simon, jedź, jedź, Simon, jedź. Nie wiem, czy będziesz jechał tędy, czy tamtędy. Grzyb z tym, ale ważne, żeby dojechać. Dobra, czuba kaka i oczywiście David Boss mnie zabija z boku. Amen! Trzeba coś wymyślić, bo to naprawdę, kurwa, się nigdy nie skończy. Naprawdę nigdy, no bo biorąc pod uwagę fakt, że oni mają już 460 żyć, mamy 700, no to wątpię, żeby to się kiedyś udało. Naprawdę wątpię. Powątpiewam. Innymi słowy. I znowu nie mogę wjechać na tory. Wniosek z tego, nie mogę wjeżdżać na nie na wprost, tylko muszę jakoś tak od boku je próbować brać. Co też jest trochę słabe, no bo jakby nie było. Wiem, że on tutaj telery ma porozstawiane, więc na to muszę uważać i to bardzo. No właśnie, bo nie tylko ja narzekam na miny. Hops! Dobra, spokojnie, Gryfciu. Teraz tam. Tu nikogo nie ma.
Tu nawet... O nie, nie daruję sobie tego. Do widzenia. Jeb, Lucius wyleciał. I czołg też, dobrze. On wysiadł, cwaniak. Bo już czuł ten bum bum. Czuł ten bum bum. Oni nam zaczynają brać znowu. Dobra, zginął. Bandaris. Ola Boga, no troszeczkę nadrabiam. No dobra, nie nadrabiam strat, bo mam 8 jeszcze fragów w plecy, więc jakby nie było, no bardzo dużo. Dobra, Timifi zginął. Timifi Fifi zginął, to jest plus. Tu w środku nikogo nie ma. Pytanie, czy uda mi się zbiec, zanim mnie zastrzelą. No, kurwa! Jak tu się nie zirytować, słuchajcie? Jak tu się nie zirytować? Makabra. Makabra, po prostu makabra. Oj, wait a second. Okej, jesteśmy z powrotem. No i tak jak mówię, jak tu się kurde nie zdenerwować? Bo ja nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Biorąc tym bardziej pod uwagę fakt, że mamy już 49 deadów, 37 fragów, 10 headshotów, 1 choke, 1035 expa i generalnie ta gra się nigdy chyba nie skończy. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że znowu dostaliśmy wsparcie i kurczę, oni też dostają wsparcie i my dostajemy wsparcie i generalnie tak tymi wsparciami będziemy grać do końca życia. Bo jak tak na to patrzę, to to nie może się inaczej chyba skończyć. Do widzenia. Topa. No, kurwa! Chaffee! A skąd oni mają Chaffee'ego, ja się tak pytam. Już Chaffee to amerykański czołg. Ale nie będę już tego komentował lepiej. Bo żeby takie rzeczy tracić, to już naprawdę słabo. No musimy mieć, no dobrze by było, jakbyśmy dostali jeszcze jedną linię, naprawdę, jeszcze jedną linię ataku, żeby oni się mogli skupić na przykład na linii A. A tak to, no jest kupa, no po prostu jest wielka kupa. No i cóż więcej mogę tu powiedzieć. Nie muszę jedyne co to, no próbować kurde tam próbować i próbować i próbować i tak do usranej śmierci próbować zrobić cokolwiek na tym O2. Albo dać im przejąć to O1. Czy ja to i tak... Jezus, co to było? Ja to i tak im nie mogę dać przejąć tego O1, tak szczerze powiedziawszy, bo ja nie mam na to wpływu, czy oni to przejmą, czy nie. Bo mnie tam i tak cały czas nie ma. Więc jakby to ode mnie zależało, to oni by to już pewnie wzięli. No dobrze, wiemy, że John Ryan ma taki wielki, że tak powiem, fart. Ale niestety nic z tym nie zrobimy. Mogę tu przejechać, mam nadzieję. Dobrze, bardzo dobrze, wręcz bym powiedział. I reported him, same. No, Johna Ryana wszyscy reportują. Wszyscy. Wszyscy go reportują, więc coś chyba jest na rzeczy. No bo naprawdę zabijał w takich, no, niezbyt ciekawych okolicznościach, szczerze powiedziawszy. Widziałem, jak tu ktoś jechał, ale nie widzę go teraz. Kurwa, czołg. Nie, to... To ten pierdolony dziany. No fucking idea. Co mam robić dalej? Nie wiem, co mam teraz zrobić. Najlepiej no by było przestać się w ogóle respić i poczekać kurde aż nas albo wywali, albo nie wiem co, bo... No bo ta akurat bitwa się nigdy nie skończy. No popatrzcie na jednostki nasze, na jednostki ich. My mamy 715, mimo tego, że mieliśmy przed chwilą 600 coś, a oni mają 547, z czego mieli 35 już jakieś 45 minut temu. Więc wygląda to naprawdę, naprawdę słabiutko.
i nic nie jesteśmy w tym stanie, nie jesteśmy na to w stanie poradzić. Jeszcze nie przeskoczę i będzie śmieszniej. Tak, ta mapa to rak, masz rację. Masz rację, Simon, zdecydowanie ta mapa to rak. No nic innego też nie mogę tutaj powiedzieć. Niestety. Bo pozużywałem tyle kubelwagenów, tyle kurde tych. Tyle już... Let them take jeden. No tak, no to by było chyba najbardziej możliwe wyjście, bo oni... Bo oni niestety nam nie dadzą tego tutaj zrobić, a... Just leave them. No właśnie, no to by było najlepsze, naprawdę. Najlepsze to by było, żebyśmy odpuścili sobie to o jeden. Poszli po prostu na O2 i chuj. Chuj z tą całą resztą. Bo tutaj i tak nic z tego nie będzie i tak. Przecież to widać, gołym okiem. Może nie mamy szans tego wygrać. Bo liczyliśmy tak naprawdę na to, że oni nie będą mieć HP. Ale problem, znaczy żyć, ale problem jest w tym, że oni mają kurwa ich coraz więcej. Więc już na to nie możemy liczyć, a jeżeli na to też nie możemy liczyć, to już nie możemy tak naprawdę na nic liczyć w tym momencie. Chyba na to, że jakimś cudem nam się uda wziąć to o dwa, no i tyle w sumie. Tyle w temacie. Ale to naprawdę cudem, bo no inaczej to nie wierzę. Dobra, Beer Prince zginął. Tam jeszcze jest jeden, rzucam mu na łeb. Granat! Jeb. Nie ma już tam nikogo, no i super. To jest to. No i John Ryan, no znowu no. A gościa normalnie teleportuje, słuchajcie. Co jest ciekawe, że jego normalnie teleportuje, takie lagi ma. Nie wiem. No dobra, no może go zgłoszę, jeżeli on faktycznie ma cheaty, no to go zbanują, jeżeli nie ma cheaty, to znaczy wątpię, żeby go w ogóle zbanowali, ale to jest całkiem inna sprawa. Czas gry 60 minut, 61 minut, no super, naprawdę super. Tylko, że my gramy dużo więcej. Bo ja dwa razy w 40 minucie chyba ten przerywałem, tak mi się wydaje przynajmniej. No z tym, że ja też cały czas ginę, to też inaczej. 38 na 49, no jeżeli chodzi... O, John Rosenhacks. No, tak jak mówiłem, Ryan może mieć cheaty, bo wszyscy już o tym mówią. To nie to, że ja sobie tam wymyślałem. Tylko już niestety wszyscy o tym mówią. A jeżeli wszyscy o tym mówią, no to jest coraz większa szansa, że taka jest prawda. O, oczywiście. Timmy Tififi mi strzela koło łba, no bo jakby inaczej. Luchsa mają. Na Luxa trzeba będzie bardzo uważać. Bo Lux chcąc nie chcąc może nas pogrzebać. All push at same time. No to nie jest takie proste. Kurwa Lux! Ja pierdolę, ja myślałem, że on jest w drugą stronę odwrócony. Ja pierdolę. No to kicha. Totalna kicha. Take three jeeps and stack them. No tak, no to ma sens, no. Zestakujmy całe jeepy i będziemy jechać, wszyscy zginą od razu. Bo Lux nie da nam, że tak powiem, szans tam, no. Tym bardziej, że mają dwa Luxy, to już w ogóle nie ma szans. Najmniejszych nawet, bym powiedział. No dobrze by było, jakby nasi przestali chodzić, kurwa, na to jeden. Naprawdę dobrze by było. Ale niestety raczej to jest niewykonalne. Tam jest Lux. Tam jest Lux. Here we are. Albo coś lepszego. Nie, to chyba Lux jest. No
Naprawdę? To go nie zabiło? Jep. Kurwa, zdążył uciec. Dobrze, 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 dobrze. Parabellum się może przydać. Okej, okay, i teraz cofamy. 39 na 50. No nie no, staty to tragiczne, naprawdę. Dwa czołgi mam już na swoim koncie, więc jakby nie było, to jest dobre, że mam dwa czołgi, ale tylko to tak naprawdę. No i widzę, że nie tylko ja mam ten problem tutaj z przejeżdżaniem. Boss Ortiz ma też ma ten problem. Już też odkrył, że to trzeba bokiem robić. No niestety nie wiem dlaczego tak jest, no ale niestety tak się to brzydko buguje. Guś. Ale ty im powtarzaj, że oni mają nie siedzieć na tym O1. No i tak tam będą siedzieć. Ach. Nie skomentuję. Już nie mam siły chyba komentować, słuchajcie. Naprawdę. Wykończył mnie ten mecz. Dobrze, że to jest ostatni odcinek, który dzisiaj nagrywam, bo jeżeli to był nie był ostatni, to bym się kurwa strzelił chyba w głowę po tym. Oni nie protektują wody. No dobrze. Tylko że oni mają parę shooterów teraz. No i my też mamy dwóch. W sumie jakby nie było. A ile oni mają? Cabin Victims to dwóch też chyba, nie? Tam dwóch to nie jest problem, no. Realnie dwóch nie armia, dwóch nie problem. Aczkolwiek na tego luksa pierdolonego trzeba dojechać. Bo jakby nie było... On nam tu bruździ! Ja nie wiem jak on to robi, nie? Ja naprawdę nie wiem jak ten luksem to robi, no ale no dobra, no. Że on mnie w ogóle nie trafił, no. Ja muszę pojechać do tego luksa, ale muszę ich od tyłu wziąć, więc... Muszę jechać tą stroną. Od linii D. Bo inaczej no nie ma opcji nawet, no. Inaczej niestety kurwa nie ma opcji. I ten lewuj pierdolony był tam i znowu podłożył telermajny. Tylko problem jest w to, że te telermajny kurwa w ogóle tam nie widać, bo one są czarne i tam jest ciemno. To powinno chyba wystarczyć, nie? Jeszcze raz rzucę tak dla Jana. Właśnie. To powinno wystarczyć, dziękuję. Mam przynajmniej taką nadzieję. No ale dobrze, no. Nasi spróbują znowu odwabrać. Ja nie wiem, czy to ma w ogóle sens jakikolwiek, ale okej, no, niech biorą. Przecież to i tak już nic nie zmieni. Ale denerwuje mnie to, że oni cały czas robią to samo. Oni w ogóle nie próbują tego tutaj ogarnąć tak naprawdę. No bądźmy szczerzy, nie próbują. Oni próbują tylko za każdym razem robić to samo, w ten sam sposób. No i generalnie wychodzi im to z takim samym skutkiem. Niestety zmiernym skutkiem. Gdyby to chociaż z dobrym skutkiem wychodziło, to by było lepiej. Generalnie też jakby nie było, spadły nam morale przez to, że oni... Że oni mieli kurczę tego. No kurwa! Jakbym się nie zablokował tym, to wtedy byśmy to zrobili. Fuck this map, no dokładnie no. Ta mapa jest strasznie słaba. Naprawdę, strasznie słaba. Zrespię się jeszcze raz tutaj spróbuję, no ale... Nie wróżę, naprawdę nie wróżę. On tym luksem jest jednym tutaj, a drugi jest tam gdzieś. Więc no dwa luksy, no to jest już troszeczkę za dużo. Biorąc pod uwagę fakt, że naszych czołgów jakoś kurwa w ogóle nie widać. W ogóle nie widać. Bo oni jakby nie wiem, no jakby nie z tej epoki byli. Nie wiem po co on te miny tutaj tak naprawdę rozstawia, bo tędy nikt nie chce jeździć. Nikt a nikt. Więc to jest totalny bezsens, że on to tutaj stawia, no ale okej, no chce, to nie ma problemu, niech se stawia. Z tym, że też mógłby stawiać w innych miejscach, aniżeli tylko tutaj. W O1 w garażu coś jest. Coś albo ktoś. Na pewno tam Lux jest też gdzieś na górze. Cześć. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie ten pierdolony Lux jest.
Dobra, spokojnie teraz. Teraz, Gryfciu, just spokojnie. Dobra, zabiłem Lawuja. No i Hello Fighter mnie zabił, no z góry. No ale szczerze powiedziawszy, Ryan może być hakerem, ze względu na to, że on... No i po co ten generał w sticky pisze, że O1? Nie jedźcie na to O1, dajcie sobie spokój. Niech oni nam to przejmą. Przecież Jezus Maria. Ten Ryan może być hakerem ze względu na to, że on... Kurwa, cudownym sposobem, tylko on tak naprawdę broni tego O2 tam. I teraz generalnie kto pierwszy, ten lepszy, nie? Kto pierwszy, ten lepszy. No nasi O1 przejmują z powrotem, oni O2 przejmują z powrotem. I koniec imprezy. Że tak powiem brzydko. Niestety. A miało być już tak dobrze, mieliśmy to już kończyć, kurwa mać. Ileż można, chłopaki, dajcie żyć. No, let them take it. No, Dirty też już się wkurwia, no ja się mu wcale nie dziwię, bo mnie też to irytuje. Ileż można grać jedną mapę? Tym bardziej, żeby tutaj jeszcze jakieś fragi fajne wpadały, żeby tu jakoś przyjemnie się grało, no ale no bądźmy kurwa szczerzy, no. Tutaj fraguje tylko ten John Ryan, cheater zresztą. Tak naprawdę nikt poza nim. Dobra, Hello Fighter w łeb. No, Lawuj mnie tutaj jedzie z STG. Nie no, to jest bez sensu, no ludzie, odpuśćcie to. Let them take it. I to twardo let them take it. 70 minut. Ja pierdolę. Tyle mogę powiedzieć w temacie. Dziękuję, do widzenia. Gdyby oni nam chociaż przejęli to jeden. A to ani my im nie przejmujemy, ani oni nam. To jest najgorsze z tego wszystkiego. Ja nawet nie jadę na to O1, to nie ma sensu. Fuck it. Pojadę sobie poszukać czołgów. W dupie mam to O1 totalnie, no bo to nie ma sensu. My i tak nie damy rady tego wygrać. A z drugiej strony nie damy rady tego przegrać. Co, będziemy tak grać do jutra? Dajcie żyć. To jest w tym wszystkim najgorsze, że większość osób tego nie rozumie. Bo oni grają cały czas, grają, mają to generalnie w dupie i tyle. I grają. Losing O1, no i bardzo dobrze. Sportizma. Bardzo dobrze, że tracimy. Wreszcie. Mogę to przegrać, naprawdę mogę to przegrać. Bo nie potrzebuję teraz tego wygrać. Ale żebyśmy, kurde, chociaż to skończyli. Simon już nie wie co ma pisać, więc pisze, że pieprzy to mapę. Generalnie Vase jest znowu tam, gdzie ja jestem. Kurwa mać. No i generalnie oni znowu mają O2. Znaczy O1. O, i tak do usranej śmierci. Dzień dobry. No i czołg tutaj zajeżdża. Czołg zajeżdża na O2, więc no siłą rzeczy, kurczę, ciężko to widzę. Nasi muszą przejąć to O2, jeżeli chcemy cokolwiek tutaj zrobić. Jeżeli chcemy skończyć tą grę, to albo my przejmujemy O1, znaczy O2, albo tracimy O1. A że nie stracimy O1, bo tamci są za bardzo, nasi są za bardzo uparci, po ci, którzy bronią. No to musimy w takim razie, no, przejąć. No musimy niestety to przejąć i tyle. Tyle w temacie, amen. Na spokojnie teraz. Kurwa, wiem, że on już mnie ma. On mnie ma. No i tak jak nie pilnowali wcześniej wody, tak teraz pilnują już wszyscy. Więc jest po prostu super. I naszych wszystkich oczywiście do budynku też wpuścili na O1 i tam będą siedzieć teraz do usranej śmierci. Powinien być limit czasowy jakiś na grę. Naprawdę powinien być limit czasowy. Później obliczać jakieś te, jakieś statystyki czy whatever. I wtedy powinno być pyk i koniec. Koniec gry, GG, game over. Bo w takim przypadku możemy trwać do usranej śmierci, dopóki nam się nie znudzi tak naprawdę.
A jak już nam się znudzi raz gra, to już się później nam będzie nudzić cały czas, więc wygląda to no niezbyt sympatycznie, że tak powiem, i niezbyt apetycznie też. I generalnie no jest niezbyt. Do widzenia, cześć. Tak, wiem, Lux. Do widzenia, amen. Kurwa, w lampę wjechałem. Kurwa, czemu akurat w lampę? No i kurwa! Brandaris! Aj, do dupy. Czemu oni nie mogą tego przegrać, no? Czemu my nie możemy tego przegrać? Serio, ciężko wam, kurwa, odpuścić? Ludzie, dajcie żyć. Bo tak naprawdę ja nie widzę tutaj sensu. Naprawdę nie widzę sensu tego, żebyśmy tu, kurę, to ogarniali dalej, bo ja mogę sobie cały czas rushować. Mogę cały czas rushować, my będziemy dostawać będziemy dostawać pojazdy, będziemy dostawać, kurde, te. Będziemy dostawać życia, tu nie ma problemu. Bo cały czas dostajemy. Oni też. Więc tu jakby jesteśmy na równi. No kurwa, jakim cudem. Byłem już za murkiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. O, chociaż ten tym Chaffim, kurwa, tutaj punktuje, no bo my to raczej nie będziemy punktować. Widzę, że nie tylko ja się wkurwiam, no Simon się wkurwia, wkurwia się Dirty B, no ale reszta ma to w dupie generalnie, no i jakoś nie chcę tego ani wygrać, ani przegrać. Więc jest spoko. A, no i zajebiście, Team Ify. Ale on zmienił broń, bo on wcześniej z kurzem latał. No ale fuck this. Generalnie. No i nasi para się będą cały czas tam zrzucać, no bo tak naprawdę tylko oni mogą tutaj przejąć. Bo ja jakby, no nie mam szans piechurem podejść nawet za bardzo tam. Dobra, Brandaris, do widzenia. No i on ma Gewyra jeszcze z tym. Dobra, nie wiem, co mamy tu robić, tak szczerze powiedziawszy. All team campers. Recon, Krill, O2, die. Naprawdę jest taka, że gówno. Że naprawdę totalne gówno. I znowu. No tak, always guys in the same place. No, no tak, no oni cały czas to samo robią. My też robimy cały czas to samo, no bo to się sprawdza wniosek z tego, skoro ani oni, ani my nie możemy przejąć. I ani oni, ani my nie możemy nic. Tamci się spuszczają na Simona, że on się dał odstrzelić. Ale tu się nie ma co spuszczać, no. Nasi biorą o dwa, więc spróbuję im tu pomóc. Nie wiem, na ile jestem w stanie. Do widzenia. No i dupa, lawuj, no. Ola Boga. Ciekawe, ciekawe, ile to może trwać. Naprawdę jestem ciekaw. A później wyskoczy takie bitwa trwała 9-9-9-9-9-9. No tak może być. Wcale bym się nie zdziwił zresztą. No ale dobrze, może tym razem nam się uda. Może tym razem się uda im przejąć to w końcu. Aha. Kościół mnie tam luchsem zjechał. To nawet miło i przyjemnie. No i po co wy tam raszujecie, kurwa, na to o jeden? Dajcie se spokój.
Przegrajmy to wreszcie. Przegrajmy to, proszę was, przegrajmy to wreszcie. No i gówno z tego wyjdzie, no. Jak zwykle... Jak zwykle fail, fail, fail i jeszcze raz fail. A już mieli, no kurwa, już mieli. I czemu nie jest tak, że oni muszą tylko zneutralizować? Ach. No i dupa, i z powrotem jesteśmy w punkcie wyjścia, także super. Generalnie nie ma to tamto. Dobra, mamy jeden z dwóch, jak zwykle zresztą, ale ja sobie pojadę, bo tutaj ja widzę jakiś zamek. Tego tutaj nie widziałem wcześniej w sumie. A nie, tutaj są dwa domki po prostu. To słabo. Myślałem, że to jakiś zamek będzie. Może, miałem taką nadzieję. A tu gówno z tego wyszło. Moje pytanie brzmi, gdzie jest ten pierdolony luchs? Bo ja wiem, że on gdzieś tu jest. Tylko nie bardzo wiem, gdzie. Oni nam znowu biorą o jeden, bardzo dobrze. Już raz dali radę prawie, więc drugi raz też powinni dać. Tu jest czołg zrespiony. Mówię, tu jest czołg zrespiony. Tam normalnie stoi czołg. Co jest ciekawostką. Ale dobrze, zabiłem gościa, więc nie ma problemu. Zaraz mnie tu zgłosił jakieś cheaty, ale to tylko Bóg w grze. Utracono stacja kolejowa o jeden. Jest! Wreszcie, kurwa, wreszcie. No nie, no oni znowu przejmują. Ja jestem w szoku. Ja się pierdolę, utopię. To nie ma sensu, no naprawdę, no kurwa, to nie ma sensu. Po co wy ich zabijacie? 20 fragów w plecy mam, 19 dokładniej. Wygląda to kosmicznie, naprawdę kosmicznie. Ale nie ja jeden, bo Slade Barn ma na przykład 30 fragów w plecy. Więc jakby nie było, zawsze może być gorzej. Tu nikogo nie ma, tu ktoś jest? Nikogo tu nie widzę. Rentgen już tu czeka. Ja bym chciał się tu położyć, bo ja tu pewnie mogę przejmować. Mogę przejmować? Nie mogę tu przejmować. Słabo. Dobra, Wrona zginął. No ja pierdolę, John Ryan, no tak. No tak, tylko on mógł wiedzieć, w którym miejscu ja wyjdę. Nigdy inny. Ola Boga, 43 jeszcze te, ja pierdolę, 560 żyć oni mają, my mamy 850, to jest niemożliwe, kurwa, żeby tyle grać. Ile to już? 103 minuty. 103 minuty. Tu 76, no to no, prawie. Jeb, jeb. I tak go nie wysadziłem i tak. I tak kupa z tego wyszła i tak. Gdzie on tym czołgiem jest? Ej. Oni znowu próbują nam o jeden wziąć. Ale mogliby nam odpuścić to o dwa. Byłby spokój święty. Wszyscy by byli zadowoleni. Naprawdę, wszyscy by byli zadowoleni, byłby spokój. Chodź, gościu. Bo jak nie, to ja chyba z mojej zacznę przejeżdżać, bo... Takie bez sensu jest. Już powoli. Naprawdę, to się staje bez sensu. Totalnie bez sensu. No ale cóż... Dużo osób też już wychodzi, zauważyłem, bo już mają dość po prostu tego, no i wcale się im nie dziwię.
Może jakby przyszły jakieś nowe osoby, to to troszeczkę by odżyło, ale no szczerze powiedziawszy wątpię, żeby w ogóle. Bo tak patrząc na to, co się tu dzieje, to... Kicha totalna. No i co, zajebiście, no. Dobra, po jednym im zadałem. No tak, no, z lepszym teamem może byśmy wygrali. Ale oni mają też dobry team, no, trzeba kurwa to też powiedzieć, no. Tylko ten John Ryan, no to jakiś cheater jest totalny, no. To też trzeba powiedzieć. Wprost, jakby nie było. Proszę was, niech oni wezmą to jeden, proszę. Naprawdę, niech oni wezmą to jeden w pizdu. Mogę swoich zacząć rozjeżdżać nawet, którzy będą tam biec. Byleby tylko, kurde, oni to wzięli. Ale wątpię, żeby się to udało. Tam jacyś moi biegną, trzeba ich rozjechać. Nie ma tutaj nikogo, kto by miał podejść, kurde, pod ten. Nie ma opcji nawet. A może to i lepiej, że ten strzela z tego czołga. Ze Stuga. Bardzo dobrze wręcz bym powiedział. O, tym Stugiem tam jest, dobra, to ja sobie tam pojadę do niego. No, tracimy wreszcie. Pytanie, czy ja dojadę do tego Stuga, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie zdążę. I zobaczymy. Bo to jest lekka przesada, no. 2 godziny, kuźwa, jeden mecz. Naprawdę, leciutka przesada. I uwaga, wjeżdżam na górę. Jest! 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 W takim razie, słuchajcie, za chwilę widzimy się z lobby. Okej, słuchajcie, także jesteśmy w lobby. 2539 expa żeśmy wbili i tym samym wbiliśmy kolejny level. Jeżeli chodzi o hajs, to 21 500. Z tym, że 21 500, ale ile straciliśmy? 22 300. Czyli w sumie jesteśmy na minus. Jesteśmy w sumie na minus i to jest słabe, ale kupmy sobie drużynę. Kupmy sobie drużynę, bo możemy. No, ale możemy tylko gwardię i to jest troszeczkę słabe. Why? No proszę was, no. Ja bym chciał. Na gwardię składają się takie drużyny. Okej, dobra. Kupimy sobie, bo mogę, bo mam tyle hajsu. Masz do dyspozycji nową drużynę szturmową. Okej. Mogę ją oczywiście ulepszać tam z czasem. O, okej, jest. Poziom 0, poziom 1, poziom 2, poziom 3. Tylko tak, stanowiska dowodzenia, prędkość na ziemi 0,5, koszt zakupu wzmocnienia. Dowódca, piechur, generał, tak, siły pancerne, bla bla bla. A co to nam daje? 90 piechurów tutaj jest. Tu jest ilu? 306. Tu jest 306 piechurów, 12 motocykli. Tu jest 90 piechurów, 30 pojazdów terenowych. Tu jest 100 piechurów, 10 IVS-ów. Tutaj 200 zwiadowców, tak, i to tak się, że tak powiem, tam przeciąga. Umieść na górze pojazdy wyposażone w broń przeciwpancerną. Mogę coś takiego zrobić? No ale okej, to mnie nie interesuje. Ja bym chciał zasoby drużyny. Aha, no i teraz tak, to jest to, a generałowie wejdę tutaj. I tutaj oczywiście będzie zadyma. I ja bym chciał to rozmieścić, ale najpierw muszę pewnie wyprodukować ich. To jest minus. Mogę ich gdzieś postawić, czy nie mogę? Mam tylko dołącz do bitwy, ale dołącz do bitwy ja nie chcę. Tu jest, o tu jest do boju, dobrze, do boju. Do boju. Gdzie ja mogę ich wysłać? Na Rotterdam? Okej, okay, oni są wysłani. No dobra, czyli później po prostu oczekiwanie na zapasy, tak, jestem w kolejce i to tak mniej więcej wygląda, jak wyglądało u... Jak wyglądało Soldiera. No ale okej, to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie zrobić. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!